Cześć Daniel, tego z tej strony, następne proteinowe Q&A. Tak jak obiecałem, dzień po dniu, wczoraj mówiliśmy o wolnej woli, też powiedziałem Wam, dlaczego mnie nie ma, jakie mam plany, jeżeli chodzi o ten kanał, dlaczego mnie nie było, w sumie już jestem. Dzisiaj mówimy o weganizmie, dzisiaj mówimy o wszystkich argumentach, dobra, nie wszystkich, bo nie starczy czasu na to. Ostatni filmik miał trwać 15 minut, trwał pół godziny, nie wiem czemu znowu filmik trwał pół godziny. Ale o moim zdaniu, o, będzie lepiej, o moim zdaniu na temat jedzenia mięsa i na temat weganizmu. Więc słuchajcie, na początek taka ciekawa historia. Moja dziewczyna przestała jeść mięso. Od miesiąca już nie je mięsa. Żyjemy razem, gdzie ona nie je mięsa, ja jem mięso, ale ją wspieram najlepiej jak mogę. Kupuję jej wszystkie produkty, gotuję jej bezmięsne potrawy i jest super. Śmieszne jest to, że jakbyście ją zapytali 5 miesięcy, 6 miesięcy, rok temu, czy weganizm jest czymś dobrym, on powiedział, przestań. Okej? Okay? Nie, oczywiście nie mówiła nic o zabijaniu, chodzi o samej koncepcji, wiadomo, na wiele rzeczy na to wpływa. Generalnie ona nie wyobrażała sobie tego, że zostanie weganką lub wegetarianką. W tym momencie jest bardziej wegetarianką niż weganką, aczkolwiek też nie nadużywa różnych produktów, innych produktów zwierzęcych. Tak czy inaczej, jest nie je mięsa, co w następnym stopniu zmusiło mnie do refleksji, do analizowania tematu, ponieważ po pierwsze chcę, żeby była zdrowa, tak? I mimo, że dieta wegańska może być bardzo zdrowa, może być też niezdrowa, co zaraz wyjaśnię. Druga sprawa, wcześniej też zacząłem analizować ten temat weganizmu, ponieważ była narzeczona mojego taty, też przeszła na weganizm, co jakby wiązało się z wieloma innymi problemami między nimi, tak? Bo mój tata jest bardzo tradycyjny, nie jest za zabijanie zwierząt, to nie chodzi o to, że on chce zabijać zwierzęta i tak dalej, ale mięso, dla niego jedzenie mięsa jest czymś normalnym. O, tak powiem, jest czymś normalnym, nie jest czymś moralnie niedobrym. I powiem Wam szczerze, że mój tata jest bardzo dobry teraz w argumentowaniu tego, dlaczego jedzenie mięsa jest dobre, niedobre i tak dalej, ponieważ poświęcił wiele godzin na analizę tego tematu, ponieważ wiele zależało z tego, wiadomo, już nie są razem, aczkolwiek mają dwójkę dzieci, które są małe, i które potrzebują ją autorytetów. I teraz wiadomo, o co chodzi, tak? Więc musiał poświęcić wiele godzin na to, aby przestudiować temat, aby wiedzieć, o czym mówi, aby też mógł wychować swoje dzieci w najlepszy sposób, jaki może. Tak czy inaczej, co ja o tym myślę? Słuchajcie, powiem Wam szczerze, że nagrałem ten filmik już 3 albo 2 razy. Pierwsze podejście miało 30 minut, drugie podejście miało prawie godzinę. I za każdym razem, jak to nagrałem, usunąłem. Wiecie dlaczego? Ponieważ wiele razy powiedziałem w coś, co nie do końca wierzę i parę godzin po nagraniu tego materiału zmieniłem zdanie lub nie powiedziałbym tego tak, jak powiedziałem to w tym filmiku. Dlatego moim zdaniem ten temat jest trudny, przynajmniej dla mnie. Fakt, nie jestem weganem, nie jestem doktorem, nie jestem dietetykiem, chociaż według weganów i doktorzy dietetyczni mogą być niekompetentni w tej dziedzinie, ponieważ oni wiedzą najlepiej. Może tak jest, ale nie musi tak być. Ale podam Wam taki przykład. Ponieważ ja mam Netflixa, bardzo polecam każdemu, jest wiele filmów dokumentalnych, które tam można obejrzeć, w każdej dziedzinie. I tam są filmy dokumentalne na temat żywienia. Zainteresowałem się, chciałem zobaczyć, o czym są. I wiedziałem, znałem filmy dokumentalne jak Cowspiracy i What the Health. To są dwa filmy dokumentalne stworzone przez weganów, które warto obejrzeć. Warto obejrzeć, mimo że się nie zgadzam z masakryczną ilością informacji tam. Ale warto obejrzeć, ponieważ jest tam przedstawiony pewien bardzo ważny argument, o którym zaraz powiem. Najważniejszy argument, jaki jest i musimy to zmienić jak najszybciej się da. Ale obejrzałem też inne dokumentalne, które miałem nadzieję, że będą bardziej obiektywne i niestety nie były, jak na przykład Wybory żywieniowe. I znowu był to film wegański. Więc co mi to mówi? Albo faktycznie weganizm jest przyszłością i jest czymś, na co warto zwrócić uwagę, skoro tak tyle filmów dokumentalnych jest. Albo weganie po prostu bardziej się emocjonalnie przywiązali do tego tematu pod względem, wiadomo, etycznym i tak dalej, że stwarzają takie dokumenty. Niestety podczas oglądania tych filmów zauważyłem wielki brak obiektywizmu, czyli argument A, nie jeść mięsa, ponieważ tak to i to, niezdrowe, nieetyczne i tak dalej, ale gdzie jest argument B? Ale w tym, wiadomo, bo jest tam argument, nie jest mięsa, ponieważ rak i tak dalej, ale w jakim przypadku, w jakich okolicznościach, jak były stworzone te badania,
To jest wszystko istotne, ponieważ są trzy argumenty za jedzeniem lub niejedzeniem mięsa. Argument zdrowotny, argument etyczny czy moralny i argument ekologiczny. I teraz, jeżeli chodzi o argument zdrowotny, ponieważ tego się szybko będę czepiał. Bardzo często słyszę jakąś tam teorię czy tam tezę. Jedzenie mięsa stawia cię w grupie ryzyka raka jelita czy żołądka, czyli picie mleka stawia cię w grupie ryzyka tego. Jedzenie jaj, podwyższony cholesterol stawia cię... Badania wykazują, że osoby, które jedzą jaja, są bardziej tego chorują na raka, choroby serca itd. 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 Okej, super, świetnie. Ale jakie osoby? Ponieważ wychodzi na to, że jedzenie mięsa czerwonego stawia się w grupie ryzyka raka itd. itd. Okej, ale co te osoby jedzą? Dokładnie. Czy to są burgery, frytki, pączki, ciastka, cukierki, niedobór snu, za dużo kawy, za dużo alkoholu, za dużo papierosów? Czy to są takie osoby badane? Czy są badane osoby przykładowo jak ja? Nie jestem alfą i omegą, ale jak ja, który nie pali, pije alkohol, ale bardzo sporadycznie, pije półtora piwa raz na miesiąc. Jak wypije trochę więcej, to o, ale święto. Tak? Który odżywia się regularnie, je bardzo dużo warzyw, wybiera mięso z szanujących się źródeł, który je wszystko w odpowiednich ilościach, który się wysypia, szanuje swój sen, szanuje swoją regenerację, nie pali papierosów, nie bierze narkotyków. Teraz, czy takie osoby były badane? Nie. I to jest ten problem wielu, wielu badań, niestety. Ponieważ jest teraz się zrobiła sławna dieta mięsna, dieta karnivoryjna. Dla osób, które nie jedzą karnivorzy, to są jakby zwierzęta, które jedzą tylko mięso, przykładowo koty. Więc koty muszą jeść mięso, żeby przetrwać. Ludzie są omnivorami, czyli mogą jeść wszystko, żeby przetrwać. Ale wychodzi na to, że wiele karnivorów je tylko mięso i czują się najlepiej z całego swojego życia. I teraz możemy zadać sobie pytanie, dlaczego czują się lepiej? Ponieważ dieta mięsna, głównie wołowiny i tak dalej, jest zdrowa, lub ponieważ maskują pewne inne choroby, które mają. Przykładowo czuli się źle, ponieważ ich mikroflora bakteryjna była już praktycznie spieprzona przez zły styl życia i złą dietę. I teraz ta dieta karneworyjna jakoś tam sprzyja tej mikroflory bakteryjnej i tak dalej, i tak dalej. I maskuje to wszystko, albo faktycznie jest zdrowa. Więc warto przeanalizować temat i warto zrobić więcej badań. I z tym się nie zgodzę. To jest ten aspekt zdrowotny, nie jestem przekonany. Nie mówię, że jest, nie istnieje to, że dieta wegańska może być lepsza, aczkolwiek nie jestem przekonany. Okej, czy mleko jest niezdrowe? Co to znaczy, że jest niezdrowe? Musimy zadać pytanie, co to znaczy, że jest niezdrowe. Zdrowe jest coś, co daje nam o wiele więcej korzyści niż szkody. Dobra? Orzechy dla niektórych są niezdrowe, potrafią ich zabić, mają alergię. Zresztą kwestia alergii też jest już następną kwestią, pewnie weganie też mają coś do powiedzenia na ten temat. Generalnie alergie są winą, naszą winą, my sami stworzyliśmy te wszystkie alergie. Ale czy mleko, czy, no ale generalnie mogą być niezdrowe orzechy dla niektórych osób. Mleko podobnie, nietolerancja laktozy, niektórzy szybko są na argumencie weganów. Czy wiecie, że ludzie to są jedyne zwierzęta, które piją mleko innych zwierząt? No, faktycznie, wow, faktycznie. A wiesz, co jeszcze tylko ludzie robią? Latają samolotami, grają gry komputerowe, dzwonią do siebie przez telefon. Tak jest argument. Ale czy jest błędem przetwarzanie jakiegoś produktu, który jest niejadalny lub niezdrowy, tak aby był dla nas zdrowy? Nie, ponieważ robimy to samo z warzywami. Podobnie robimy z niektórymi roślinami, które nie są dla nas jadalne, ale po obróbce są dla nas jadalne. Więc ten argument nie jest dobry według mnie. Fakt, są osoby, które nie tolerują laktozy, ale jest ich coraz mniej i możemy doprowadzić tak, żeby wszyscy tolerowali laktozę. Pytanie brzmi, czy moralnie jest dobre dojenie krów w taki masywny sposób, jak to robimy. To już inne pytanie. To no, ja mówię o aspekcie zdrowotnym na razie. I wiadomo, wszyscy są argumenty, że mleko jest toksyczne i tak dalej. Są za i są przeciw. Też trzeba analizować te badania. Też trzeba analizować, kto sponsoruje te badania, bo to jest dosyć istotne. Nie chcemy analizować lub brać za amen badania, które są jakby sponsorowane przez firmy mleczarskie, tak się chyba odmienia. Tak czy inaczej, aspekt zdrowotny jest bałaganem, muszę się napić. Jest bałaganem. Wiele osób mówi co innego. Teraz, ja mogę się zbadać. Pytanie brzmi, czy ja się zbadam? Ja jem mięso. Ja jem warzywa, ja jem mięso, ja jem wszystko. Jem bardzo mało cukru. Eliminuję jak najbardziej się da cukier z mojej diety.
Najwięcej cukru, jaki spożywam, to jest albo z nabiału, albo z owoców. Teraz jak ja się przebadam i jeżeli moje wyniki wyjdą jak najbardziej w normie, co to znaczy? I teraz pytanie brzmi, co to znaczy być w normie, ponieważ norma w Stanach Zjednoczonych jest inna, jak jest tutaj. A propos wysokości, jeżeli chodzi o cukier, cholesterol i tak dalej. Więc to jest coś, co też musimy wyznaczyć sobie wszyscy. Dlatego aspekt zdrowotny jest takim bałaganem. Dlatego trudno jest stwierdzić, czy dieta wegańska jest lepsza, czy nie. Ponieważ może być gorzej dla niektórych osób, jeżeli ktoś to zrobi źle. Ponieważ na diecie wegańskiej również możemy się dorobić pewnych niedoborów. Zwłaszcza, jeżeli nie mamy możliwości kupienia wszystkiego. Ponieważ dieta wegańska jest trochę droższa. I jest droższa. Dieta niezdrowa mięsna pod względem przetworzone mięso, co ja się oczywiście zgodzę, że przetworzone mięso nie powinno być spożywane, typu parówki, jakieś dziwne burgery, jakieś dziwne, to nie jest zdrowe, ok? Ale jest spożywane, ponieważ jest tanie. I teraz powiedz osobie, która nie ma pieniędzy i ledwością wiąże koniec z końcem, żeby kupowała te wszystkie różne, ciekawe, fajne, zdrowe rzeczy, skoro i tak nie ma na to pieniędzy. Więc to jest następny problem, którym musimy się zmierzyć. Więc jeżeli chodzi o aspekt zdrowotny, wiem, że wielu z Was się ze mną nie zgodzi i ja osobiście nie jestem przekonany do tego, że dieta wegańska jest zdrowsza. Jest zdrowa, ale nie jestem przekonany, czy jest zdrowsza. I teraz nie jest zdrowsza dla wszystkich. Inaczej, nie jest zdrowa dla wszystkich. I teraz pytanie było oczywiście dlaczego i tak dalej, czy naprawdę da się to naprawić tego, ale to jest moja ostateczna decyzja na ten moment, ok? Dieta wegańska jest zdrowa. Jesteśmy w stanie żyć na diecie wegańskiej, normalnie się chyba rozwijać nawet, być zdrowi i tak dalej. Ale czy jest zdrowsza od dobrej, zbilansowanej, zdrowej diety, gdzie się je mięso? Przykładowo diety śródziemnomorskiej. Nie zgodzę się. Uważam, że nie. Chyba, że weźmiemy pod uwagę ten cały plastik, który mamy w rybach i w innych rzeczach. Wiadomo, sami sobie zgotowaliśmy ten los. Produkcję plastiku, powietrze i tak dalej. Ale to już jest temat rzeka. Naprawdę trudno na to wejść. Przejdźmy teraz do aspektu ekologicznego. Więc wychodzi na to, że dieta wegańska, jakiś tam uniwersytet w Kalifornii czy skądś tam potwierdził, że dieta wegańska jest jednym z najlepszych sposobów, aby poprawić sytuację ekologiczną na Ziemi. Może tak faktycznie być. Nie wszyscy się z tym zgadzają. Jeżeli tak jest, to musimy zniżyć produkcję mięsa. Według mnie mięso powinno być trochę droższe nawet. Powinno być bardziej zadbane. Powinniśmy nie marnować mięsa, jak to robimy teraz. Jeżeli faktycznie dieta roślinna lub troszeczkę większej ilości dieta roślinna wielu osób będzie lepsza dla naszego środowiska, jestem za. Aczkolwiek nie zbadałem tego tematu wystarczająco dobrze, aby mieć argumenty przeciwko, ale wydaje mi się, że te wszystkie argumenty, które już słyszałem, są logiczne, zwłaszcza argument wody, jeżeli chodzi o wodę. Więc to jest coś, na co warto zwrócić uwagę, coś ja na co zwróciłem uwagę. Dlatego też nie biorę mięsa z byle kąt i nie biorę byle jak mięsa typu, żeby kupować hurtowo i później połowa mi się zepsuje. Czegoś takiego nie robię. No dobra, ale przejdźmy teraz do najtrudniejszego argumentu, jest argument moralny. To jest argument moralny i to jest powód, dlaczego na przykład moja dziewczyna została wegetarianką czy tam weganką. Dlaczego przestaje jeść mięso generalnie? Argument moralny. Zabijanie zwierząt. Czy jest moralne zabijanie zwierząt? Więc ja uważam osobiście, że moralność jest subiektywna. Że moralność jest, jakby standard moralny jest uznawany przez społeczeństwo, w którym żyjemy. Jest parę argumentów za obiektywizmem moralnym, które ja uznaję za logiczne, dosyć przekonujące, aczkolwiek na razie stoję po stronie sobie, że moralność jest subiektywna. Czyli co znaczy, że moralność jest subiektywna, to znaczy, że każdy generalnie ma swój własny kompromis moralny. Jeżeli ustawimy, że pewne zasady moralne są zgodne z nami wszystkimi, to są nasze zgodne moralne zasady, których przestrzegamy. I są pewne zasady moralne, które nie przestrzegamy, które uważamy za złe. Przykładowo zabijanie. Ponieważ zabijanie byle kogo, byle kiedy i byle jak może doprowadzić do destabilizacji społeczeństwa, w którym żyjemy. Taki przykład, dobra? I teraz, co z tą moralnością? Czy zabijanie jest moralne? Nie. I tak, słowo zabijanie może być moralne, może być niemoralne, ponieważ zabić w obronie własnej może, jeżeli ktoś cię atakuje z nożem i ty nie masz innej opcji, jak chwycić tylko nóż i obronić się, ciachnąć go tylko i go zabijesz, no obroniłeś się w obronie własnej. Zabijanie, aby przetrwać, aby przeżyć, aby zjeść, w tym momencie też jest moralne, bo musisz przetrwać, nie masz nic innego do jedzenia, musisz zabić na przykład, nie wiem, sarnę czy coś tam. Czy morderstwo jest moralne? Nie.
Bo morderstwo generalnie jest klasyfikowane jako zabójstwo, niekonieczne zabójstwo. Chyba, tak mi się wydaje. Czyli generalnie zabijasz zwierzęta, dlatego że sprawia ci to przyjemność. Według mnie to nie jest moralne. Według mnie to nie jest dobre. Ja tego nie uznaję za coś moralnego, za coś dobrego. Wiadomo, możemy teraz patrzeć na myśliwych, którzy zabijają, mogą niektórzy to robią dla zabawy, dla sportu, ale są myśliwi, którzy kontrolują populację. I teraz kontrola populacji jest też bardzo kontrowersyjna. Jednak nie chcę wchodzić na ten temat, ponieważ ja aż tak się bardzo nie znam, aczkolwiek logika kontroli populacji jest, znaczy inaczej, kontrola populacji jest dla mnie logiczna dosyć, ponieważ żyjemy i musimy to wszystko kontrolować. My mamy swoje miejsce tu, zwierzęta mają swoje miejsce tam, my jako jesteśmy dominującym gatunkiem i mądrzejszym gatunkiem w pewnym sensie, musimy dopilnować, aby wszystko było w harmonii, w równowadze, ponieważ jeżeli będzie za dużo zwierząt tam jednego gatunku, może doprowadzić do tego, że będą wchodzić na osiedliska ludzkie lub będą wybijać zwierzęta, które też tam żyją. Przykładowo, nie wiem, no jest za dużo wilków, a że wilki nie mają naturalnego predatora, że tak powiem, czy naturalnego nie zabójcy, tylko zapomniałem. Słowa po polsku, predator po angielsku, wiadomo, wszyscy, jak każdy mówi predator, to wiadomo, co nam wyskakuje. Generalnie naturalnego, inaczej, o, jest sarna, wilk jest predatorem sarny, w języku angielskim, wiecie, o co mi chodzi. I wilk nie ma czegoś takiego, więc wilk będzie zabijać i będzie się bzykać i będzie się rozmnażać i będzie zabijać dalej. Więc może doprowadzić do tego, że wilków będzie za dużo. Zaczną wymierać gatunki zwierząt, które nie mają jak się bronić, ponieważ ich za dużo, nie mogą uciec. I może doprowadzić do tego, że wilki zaczną wchodzić na siedliska ludzkie, atakować psy, koty, ludzi, kury, obojętnie, tak? Więc kontrola populacji w tym momencie jest istotna bardzo. Wiadomo, niektórzy powiedzą, tak, ale my jesteśmy na ich terenie. Dobra, ale market lub kino, do którego ty jako weganin chodzisz, też jest na ich terenie. Też jesteś niedobry. Taki argument jest. Dobra. Więc kontrola populacji w pewnym sensie jest moralna, okej? Okay? Zabijanie dla zabawy nie jest, według mnie, nie jest moralne. Teraz, co jest niemoralne najbardziej? Co jest największą ohydną zbrodnią ludzką, którą ludzie mogą sobie wymyśleć? Są to fabryki mięsa, są to fabryki i tak zwane factory farming, czyli po prostu rozmnażanie zwierząt po to, żeby trzymać je w klatkach, po to, żeby je zabić. Trzymać je. Źle traktować, żeby one żyły w strachu, w cierpieniu, bić te zwierzęta dla samej satysfakcji, zabijać je w jak niehumanitarny sposób, zabijać je nawet jeżeli nie potrzebujemy ich zabijać i wykorzystywać je do każdej możliwej opcji, jaka istnieje. To jest największa lub najbardziej ohydna ludzka natura, jaka istnieje i możemy to zrobić dla zwierząt i dla ludzi. W sensie możemy to zrobić zwierzętom i ludziom. Jesteśmy do tego w stanie. Niestety, jako gatunek, który jest najbardziej rozwinięty i najmądrzejszy i zdolny do wiele, do robienia wielu dobrych rzeczy, jesteśmy też zdolni do robienia wielu ohydnych, złych rzeczy. I właśnie takie fabryki mięsa są ohydne według mnie i powinniśmy na to zwrócić uwagę. I powinniśmy tępić takie rzeczy. Ale niestety, pieniążki są największą potęgą na Ziemi. I nie wiem jak w Polsce, ale w Stanach Zjednoczonych powstało prawo, że nie można filmować tych fabryk. Nie możesz filmować i możesz wejść tam, sfilmować tego wszystkiego, co tam się dzieje. Nie możesz, nie możesz. Jest to zabronione przez prawo. Ponieważ jeżeli nawet chcesz wykorzystać to jako dowód rzeczowy znęcania się nad zwierzętami, to ty poniesiesz za to konsekwencje. Ty możesz trafić za to do więzienia, ponieważ złamałeś prawo. Więc nie można tego robić. Co możesz zrobić, to oczywiście, bo są takie filmy w internecie, można wstawić do internetu, ktoś to wstawi, ktoś to wstawi, ktoś to wstawi. Ja tego nie wstawiłem, ja tylko to podałem, ponieważ był filmik, hej, ja tego nie nagrałem, ja nie złamałem prawa. Nie udowodnię ci tego, że nie złamałeś prawa, więc po prostu to jest w internecie. Ale nie można tego wykorzystać jako dowód rzeczowy w sądzie, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, jak jest w Polsce akurat. I faktycznie hodowle takie mięsa są niemoralne, są ohydne i każdy, który takie coś ma, jest według mnie niemoralną osobą. I są też moralni farmerzy, są też dobrzy farmerzy, to są też, którzy produkują troszeczkę na większą skalę, jednak wiadomo, to wymaga więcej ziemi, więcej tego, ale jest to w bardziej humanitarny sposób. Takie mięso oczywiście powinno być trochę droższe. Moim zdaniem, ci, którzy nie mogą mieć, nie stać ich na mięso, no trudno, mogą mieć mięso od czasu do czasu, mogą mieć warzywa, które powinny być o wiele tańsze. Takie powinno być, bo mięso teraz jest bardzo tanie. Jakby sama wartość mięsa bardzo spadła.
I według mnie to jest złe. Jako osoba jedząca mięso uważam, że to jest coś złego. Ponieważ mięso powinno być cenne. Jest czymś cennym i bardzo często się marnuje, ponieważ jest tanie, ponieważ traktujemy to jako coś. I teraz ten moralny aspekt weganizmu, czy tam jedzenia mięsa, to było kiedyś żywe stworzenie, które mogło mieć rodzinę i tak dalej, i tak dalej. Mogło mieć rodzinę tego. I to jest coś, z czym ja jeszcze muszę sam się zmierzyć. Sam jeszcze muszę się zmierzyć moralnie z tym tematem. Ponieważ widać, że jedząc mięso nie jestem jeszcze przekonany do tego. Albo żyję wbrew mojemu moralnemu kręgosłupowi. Jedno z drugich może tak być. I jeszcze muszę się sam nad tym zastanowić. Muszę sam podjąć decyzję, w którym kierunku idę. Ponieważ jestem coraz bardziej pewny, że jesteśmy w stanie żyć jako weganie. Jesteśmy w stanie. Ale z drugiej strony zadam takie pytanie. Każdej osobie, która nie je mięsa. Przykładowo wymyślimy jakieś serum albo jakąś tabletkę, którą możemy dać lwom po to, aby nie mogły jeść mięsa. Nie musiały jeść mięsa, ok? Nie muszą jeść mięsa. Mogą jeść tylko warzywa. Nie będą tak szczęśliwe. Nie będą tak silne. Może nawet nie będą tak w pełni zdrowe, jak niektórzy z nas mogliby być, nie jedzą mięsa, ale nie będą jadły mięsa. Nie będą musiały zabijać. Czy byście się na to zgodzili? Okej, wystarczy podać im tą tabletkę i przez całe ich życie nie muszą mieć mięsa. Może nie będą tak szczęśliwi, ponieważ nie muszą mieć mięsa, wiadomo, im smakuje to mięso, ale nie muszą go jeść. Nie będą tak silni. Wiesz, mięso jest bardzo kaloryczne, daje im siłę i nie będą tak zdrowi, ponieważ wiadomo, niektórzy z nas muszą mieć mięso z różnych tam genetycznych powodów. Muszą. Mogą odłożyć, szukać jakichś tam produktów zastępczych, ale nigdy nie zastąpią w 100%. Nie będą w 100% zdrowi. Czy byście się na to zgodzili? Szanse są, że nie. Więc dlaczego coś takiego może być wymagane od człowieka? To jest według mnie dobre pytanie. Okej? Okay? Ja tylko rzuciłem to pytanie. To nie jest tak, że ja to stawiam jako argument. To jest po prostu coś, nad czym warto się zastanowić. Więc to by było wszystko na temat weganizmu, co mogę teraz powiedzieć. Osobiście nie jestem weganem, nie jestem wegetarianem, nie jem mięso, ograniczyłem jedzenie mięsa, zwiększyłem ilość białka roślinnego, sobie to wszystko mieszam i tak dalej. Cały czas się edukuję, cały czas próbuję zdecydować, cały czas próbuję analizować argumenty za i przeciw i będę je analizować przez długi, długi czas. Jak na razie nie jestem przekonany co do tego, że jest to jedyny dobry sposób, aby żyć. Aczkolwiek ten argument moralny jest naprawdę silny. I teraz, ja uważam, że moralność jest subiektywna, okej? Czy każdy z nas uznaje to, co jest moralne, wiadomo, według, jak powiedziałem, społeczeństwa i tak dalej, nie będę tego powtarzać. Dla niektórych zabijanie jest czymś moralnym, jest czymś potrzebnym, jak na przykład nomadzi, eskimosi i tak dalej. Dla tych myśliwych podobnie. Słyszałem historię, że są weganie myśliwi. Ktoś mi powiedział, że znam paru weganów, którzy są myśliwymi, zabijają zwierzęta, ale ich nie jedzą. Taki wielki paradoks. Więc weganizm to jest, mimo że powoli ten ateizm i religia i ateizm to już powoli się zaczyna, wiadomo, wszystko co można było powiedzieć prawie jest powiedziane, weganizm i jedzenie mięsa to jest nowa wojna, można tak powiedzieć, nowa wojna, nowa dyskusja, nowa wojna moralna, o tak to nazwę. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Ja myślałem o tym, żeby zostać weganem, żeby nie jeść mięsa, próbowałem przez jakiś czas. Nie jadłem, bo okej, jednak wróciłem do jedzenia mięsa, może znowu spróbuję, zobaczymy. Na razie jem mięso i szukam, jem jajka z wolnego wybiegu biorę. Wiem, że dla niektórych wegan to nawet nie ma różnicy, ponieważ też to jest złe. Nie obchodzi mi akurat ich zdanie, ponieważ uważam, że niektórzy weganie to są najbardziej irytujące osoby na świecie. Zwłaszcza jeżeli oni wszędzie muszą wcisnąć wegan, czyli w każdym swoim niku, który mają na Instagramie, na YouTubie musi być wegan coś tam, wegan tamto, jestem Justyna wegan, albo inna wegan, albo inny wegan. Muszą się utożsamiać z tym, jakby to była ich religia, w pewnym sensie jest. Wiadomo, nie wszyscy, nie generalizuję, mówię o niektórych, ale też biorę mięso z najlepszej jakości, z najlepszych. Staram się patrzeć na to, jaka to firma, sprawdzić jaka to firma, czy warto u nich kupować, czy nie. No i tak postępuję i wiem, że nie każdy będzie w stanie to robić, ponieważ no niestety te rzeczy z wolnego wybiorku, czy te rzeczy z dobrych takich, te są droższe. Nie każdy może sobie na to pozwolić, ale jednak każdy z nas jest w stanie sobie pozwolić na to, żeby chociaż zrobić krok naprzód w poprawieniu sytuacji na Ziemi czy innych stworzeń. Można zrobić jedną rzecz, segregować plastik. Można, nie wiem, wybrać środek transportu, jak to się mówi, miejski środek transportu, na przykład nie używać auta tak często.
Można zrobić wiele rzeczy, które pomogą jakby zmienić ten świat na lepsze. W pewnym sensie, tak? Robić małe kroczki. Nie trzeba zrobić albo wszystko, albo nic. Można robić małe kroczki. To wszystko w tym filmiku. Macie jakieś pytania, dyskusje, śmiało piszcie swoje argumenty w komentarzach. Postaram się też tam trochę podyskutować. Jeżeli macie pytania na inne Q&A, zadajcie te pytania na inne Q&A. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia.